Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dziękuję, że go odwiedziliście. Nazywam się Alicja i od ponad 20 lat zajmuję się fitnessem i jogą. Także mogę powiedzieć, że mogę dzisiaj być waszym ekspertem. Na moim kanale znajdziecie ćwiczenia od podstawowych, takich naprawdę dla ludzi, którzy nigdy nie ćwiczyli, żeby się w ten fitness wdrożyć. Dużo tłumaczę, dużo przypominam, co jest ważne w czasie ćwiczeń, żeby te ćwiczenia, słuchajcie, były efektywne, to raz, ale były dla was bezpieczne. Żebyście wiedzieli, robiąc je sami w domu, ponieważ ja was nie widzę, mam przy sobą tylko kamerę, ale daję wam tyle informacji, żebyście wiedzieli, że te ćwiczenia wykonujecie prawidłowo, żeby mieć jak najwięcej korzyści z tych ćwiczeń. I zapraszam do odwiedzenia mojego kanału, zobaczenia, co na nim oferuję. Są to ćwiczenia, tak jak mówiłam, na różnym poziomie trudności, ale są to również joga taka bardziej zaawansowana, gdzie jest więcej ruchu. Teraz ruszamy z nowymi ćwiczeniami aerobik. Będą jeszcze bardziej intensywne, będą jeszcze bardziej wymagające ćwiczenia, ale ten poziom powolutku podnosimy, tak żeby każdy z was znalazł, w którym momencie teraz jest, i dajemy do przodu. Moje motto, słuchajcie, to jest z minimalnym wysiłkiem, ale z maksymalnym zaangażowaniem, bo to jest najważniejsze, żeby wdrożyć się w ten fitness, żeby nie wypaść z tego rytmu, żeby nie zrezygnować po miesiącu. To nie chodzi o to, żeby od razu zacząć jakiś super trudny trening, tylko żeby zacząć łatwe treningi, nawet 5-10-minutowe, na sam początek, żeby się nie zniechęcić, to raz, a dwa, żeby nie przetrenować, żeby nie przeforsować waszych mięśni, które nie są przyzwyczajone do ćwiczeń. Także żeby osiągnąć ten zamierzony efekt, który chcecie, długa jest droga, ale damy radę, bo chodzi o to, żeby zacząć łatwo i powoli wdrażać się w nowy reżim, uczyć się nowych nawyków, żeby te ćwiczenia dla was były już częścią waszej codzienności, waszego stylu życia, i dopiero potem można wskakiwać na następne poziomy i utrudniać sobie ćwiczenia, wydłużać treningi. Ale na samym początku drogi ważne jest, żeby zacząć łatwo, ale robić to systematycznie. I do tego was wszystkich zachęcam. Od dzisiaj włączajcie któryś filmik, te najstarsze z jedynką, wersja 1.0, to są te łatwiejsze, i ćwiczymy razem, kochani.